Słuchać się mnie, bo dwa razy nie będę powtarzał. Dzisiaj testujemy nowego dzika. Dzika wiśniowego i ma być najlepszy z całej tej piątki. Piątki? Piątki. Bo jak nie, to podupadnie moje ogólne zdanie na temat dzików. A tego byśmy nie chcieli. Siemano ekipa, witam was serdecznie. Ten filmik wlatuje jak tylko go zmontuję i nagram. A postaram się to zrobić jak najszybciej, bo dzisiaj mamy dzika Sherry. W końcu udało mi się go znaleźć, kupić i teraz przetestować. Nie patrzcie tutaj, tu są tylko spoilery tego co będzie kolejne. Wow! To było naprawdę łatwe. Teraz jest tak bardzo rozpowszechniony ten konkretny dzik. W ogóle powinienem siedzieć tak, o. Jest tak rozpowszechniony, że wow! Bardzo łatwo go można było znaleźć, plus jeszcze smak wiśniowy. Jeden z najlepszych smaków, jaki można sobie wyobrazić. Ostatnio naprawdę ekipa warszawskiego koksa szaleje z tymi smakami. Mamy naprawdę zarąbisty winogron, mamy mango najlepsze prawie że ze wszystkich. Mamy brzoskwinię, mogłaby być lepsza, ale jest kozak. Resztę to już też znacie, jeżeli nie widzieliście, zapraszam. A dzisiaj mamy wiśnie. I co będzie kolejne? Ja nadal czekam na cytrynę, limonkę bądź owoce leśne. Kurde, to może smakować dobrze, nawet lepiej. Chłopaki, do roboty! O całej ekipie warszawskiego koksa, o wszystkim co ja wiem o niej powiedziałem na poprzednich materiałach. No dobra, wiśnia, puchy nie muszę wam pokazywać. Chociaż, że patrząc na to, najbardziej się zmieniła. Nie ma już niebieskiego paska tutaj, jak i na górze. Jak tak patrzę na winogron, to tak jest. Mógłbym w sumie to zobaczyć z innymi puszkami. Tak, każda ma niebieski pasek na górze i na dole. Czyli tak naprawdę mamy inny design. Ciągle ten sam, ale inne kolory. A ciągle mamy zero cukru i kalorii, więc... cóż. A myślę, że to są kurde odpryski farby, a to jest tylko brudle. Jezus! Specjalnie wziąłem jak najlepiej prezentującą się. Sprawdźmy skład. Mamy wiśniowy energetyk. Odpowiedź na Ultra Blacka, który jeszcze nie dostał premiery, a jest naprawdę najlepszym energetykiem Ultra ze wszystkich. Ale dla tych, co... nie wiedzą, Monster Ultra Black nie jest najlepszym jednak wiśniowym energetykiem. Najlepszym wiśniowym energolem na razie jest C4 Frozen Bob Cycle. Kto nie wie o co chodzi, C4 to jest tak naprawdę jedna z największych marek energetykowych w Ameryce. Powoli zaczynają te stronki importowe, jeszcze nie wjeżdża do Europy, ale powoli stronki importowe zaczynają coraz więcej smaków właśnie z marki C4 sprowadzać. Ostatnio były tylko cztery właśnie: Orange Slice, Twisted Limeade, Frozen Bob Cycle i Cosmic Rainbow. Wszystkie cztery są na kanale. I powiem wam szczerze, były naprawdę spoko, a Frozen Bob Cycle był tak spoko, że ja bym go sobie jeszcze raz zamówił. Tam był pierwotnie być smak lizaka, czy tam loda, ale Rocket Pop. Czyli wiecie, tam jest ten trójkolorowy, gdzie macie czerwoną, właśnie wiśniową warstwę, bądź truskawkową, białą, czyli taki smak lodowy, ale wszyscy wiedzą, że to jest smak cytrusowy, i niebieski, czyli takie owoce leśne. A tam była ewidentna przewaga wiśniowej lemoniady. Naprawdę bardzo dobrej. Lepszej od Monstera, ale jednak wiecie. Kubki smakowe zadecydowały. A tutaj okej, ja już się rozgadałem o tych wszystkich wiśniowych energetykach, a trzeba to zobaczyć. Składniki: woda, kwas. Kwas cytrynowy, dwutlenek węgla, tauryna, regulator kwasowości, cytryniany sodu, aromaty, koncentrat czarnej barwy. Na pewno to nie jest
Koncentrat barwiący. O, widzę. Carmek Amoga Caldy, ale jeszcze wcześniej mamy ekstrakt z żeńszenia. Czy one miały poprzednie dzikie ekstrakty z żeńszenia? Dam adnotację oczywiście. Substancje słodzące: acesulfam, sukraloza, kofeina, chlorek sodu, barwnik, karmel amoniakalny, to już mówiłem. Substancje konserwujące: sorbigan potasu, benzoesan sodu, standardowe jeżeli chodzi o konserwanty. Winianel, karnityny, inotyzol, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, B12. Nie ma erytrytolu, co jest kurde też takim. Nie powiem, że umniejszeniem, ale niektóre firmy nie chcą stawiać jednak na erytrytol. 200 mg kofeiny do zaoferowania. I co? Wartości odżywcze w porcji pół litra dostaniecie 15 kilokalorii. A, czyli tutaj mamy statystyki w zaokrągleniu. Okej, czyli w zaokrągleniu mamy pół grama tłuszczu i 0,1 grama kwasów tłuszczowych nasyconych tylko w zaokrągleniu. Czyli coś tam się tego znajduje, ale jednak. Ja tylko wyczytałem, że to jest po prostu w zaokrągleniu. Jeżeli ktoś wie, o co w tym chodzi, piszcie mi, bo ja też chcę wiedzieć, ok? Tak samo jest z białkiem, ale już w soli 80 mg. Bez żadnych zaokrągleń, bez niczego. Niacyny 39 mg. Kwasu pantotenowego 14,7 mg, witaminy B6 3,45 mg i witaminy B12 6,15 mg. No i dobra, sprawdźmy, o co w tym chodzi. Mam nadzieję, że znajdzie się widz, który mi to wytłumaczy, ale ja na razie otworzę to. A, jeszcze jest ciaśkiej wzięte, to podważyć i otworzyć. O kurde! Nie pachnie jak taki typowy napój wiśniowy. To pachnie, kurde. Trochę się boję tego stwierdzenia, ale blakiem. Kurde. Jak wyście słyszeli jakieś krzyki, to wiecie, kogo się spodziewać. Siostra dzisiaj wylatuje na wakacje. Kurde. Kto jak nie ona mi będzie kurde pomagać? Wow, ja tu czuję głównie sok wiśniowy świeżo wyciśnięty. Ej, naprawdę, nawet kompot wiśniowy. Kurde, gazowany kompot wiśniowy to może być popierdzielone. Ale mam nadzieję, że nie będzie palił. Bo jak wiadomo, kurde, po blaku. To jest jeden z najbardziej denerwujących aspektów tego. Kurde, kto pił blaka, niech mi da znać, czy mieliście to palenie w gardle. Ostatnio na grupie napisałem odnośnie tego blaka, bo wyszło frugo i za niedługo będę je testował. I kurde, niektórzy mówią, że tam jest to palenie również. Więc ja się też lekko. Stresuję. Bądźmy to szczerzy, ja się stresuję. A jeżeli chodzi o kolor, mam parę sugestii. To może być bardzo ciemny czerwony, to może być po prostu czerwony, bordowy, tak jak puszka, taki wiśniowy. Jest tego sporo. Ja dałbym na to, że to jest po prostu czerwień. Woda z sokiem, no co mogę innego powiedzieć? Jest czerwony, jest kurde. Kolor typowej wody z sokiem. Ja tu nie mogę nic innego jeszcze zarzucić. A jeżeli chodzi o smak? No sprawdźmy.
Jedno jest pewne, nie ma palenia. Na całe szczęście nie ma palenia. Czyli to już jest na pewno lepsze od Blacka. Smakowo tak w 100%. Wow. Poszli tu naprawdę w naturalną wiśnię. Poszli tu naprawdę w naturalniejszą wiśnię, ale to może nie każdemu pasować właśnie. Moi drodzy, lekkie problemy zawsze muszą być. U mnie były, kurde, bardzo dawno temu, co nie? Oj, już nawet nie pamiętam kiedy, ale mam to tutaj. Jest jeszcze trochę i mogę się dopowiedzieć, dlaczego musiałem przerwać nagrywanie. Rodzinka wróciła wcześniej, jak planowała. Ale to, co mam do powiedzenia, to tak naprawdę nie będzie... To nie będzie takim nic nowym, co mógłbym powiedzieć. Jedno jest pewne, to jest jeden z najbardziej naturalnych energoli o smaku wiśniowym, jakie miałem do tej pory próbować. I myślę, że tak patrząc na wiśniowe energole, cały ten ranking, mogę powiedzieć, że od Blacka jest na pewno lepszy, ale od Tigera Light Flow pamiętam, że ta była ta wiśnia z leciutką domieszką coli. I to mi pasowało, no według mnie Black 4 Zero Sugar będzie naprawdę nisko przez naprawdę większą ilość czasu. A to na pewno jest lekko lepsze od Tigera Light Flow Sherry Mix. No, od Monstera Ultra Black jest leciutko gorsze. Tak jak to myślałem, jak to trochę piłem na przykład teraz. Jak to piłem za każdym razem, kiedy myślałem, jak tu by się wypowiedzieć na temat tego, to nie znajdowałem żadnego innego wytłumaczenia. Monster Ultra Black, najlepszy ultra do tej pory, leciutko lepszy jest od niego właśnie ten dzik i jest lekko lepszy od Tigera Light Flow Sherry Mix. Od Blacka Black Sherry na pewno jest lepszy, od C4 Frozen Bomb Cycle jest na pewno gorszy. No i co? To by było na tyle. Mam nadzieję, że nie będzie już więcej tego typu problemu, że wiecie, ktoś mi się wpierdzieli w kadr i co ja mogę wtedy zrobić? Po prostu ich wyp... Widzimy się następnym razem. To naprawdę może was zaskoczyć naturalnością, jeżeli chodzi o sam smak wiśniowego soku. To centralnie smakuje gazowany sok 100% wiśniowy. Z całym tą cierpkością, z całym tym smakiem, ze wszystkim. Ale jednak na rynku są energetyki, które są od niego lepsze. Bo jednak nie każdy lubi zasadniczo właśnie taką naturalną wiśnię. Ja lubię, ale nie tak bardzo, żebym go postawił ponad Monsterem bądź C4. Takie są moje przypuszczenia.